naszym centrum 2M Klinik będę się zajmował profilaktyką, również badaniem i leczeniem pacjentów. W profilaktyce szczególnie interesuje mnie choroby gruczołu krokowego, a konkretnie nowotwór złośliwy, czyli rak gruczołu krokowego, który jest bardzo dużym problemem wśród pacjentów, a szczególnie pacjentów w województwie lubelskiego. Rak prostaty jest to jeden z tych nowotworów, na szczęście, który jest w pełni wyleczalny pod warunkiem, że jest wcześnie wykryty. Również druga dobra wiadomość jest taka, że w stosunku do tego nowotworu można prowadzić daleko idącą profilaktykę i tym się będziemy zajmować. Profilaktyka dotyczy badania pacjentów już od 40 roku życia, ponieważ nowotwór jest wykrywany najczęściej w przedziale wieku 40-80 lat. U pacjentów, którzy mają w wywiadzie choroby nowotworowe gruczołu krokowego u swoich bliskich, dziadka, ojca, te badania są jeszcze bardziej wskazane, dlatego że ten nowotwór jest udowodniono, że jest to nowotwór dziedziczny. Profilaktyka polega na badaniu się przynajmniej raz w roku u specjalisty urologa. Pierwsze badanie to badanie palcem przez odbyt, przez który uzyskujemy dwie informacje: wielkość gruczołu krokowego oraz jego struktura, jego konsystencja, twardość, czy nie wyczuwamy żadnych guzków. Jest to badanie bardzo proste, ale bardzo ważne. Od czasów Hipokratesa, można powiedzieć, stosowane. Następnie robimy badanie USG, określamy echostrukturę gruczołu krokowego, określamy przy okazji cały układ moczowy, nerki, pęcherz moczowy. Warto jest skorzystać z takich badań profilaktycznych, bo to po pierwsze zapobiega tragedii w postaci za późno rozpoznanego nowotworu, który leczy się bardzo ciężko. Operowany daje wiele powikłań. Natomiast, jak powiedziałem na początku, jest to nowotwór, który przy dobrze prowadzonej profilaktyce jest, nawet jeżeli się go stwierdzi, jest chorobą całkowicie wyleczalną. Urologów w naszym centrum pracuje kilku. Ja powiedziałem o profilaktyce, ale również zajmujemy się inną diagnostyką innych części układu moczowego, jak powiedziałem, nerek, pęcherza moczowego. Zajmować się będziemy i zajmujemy również wykonywaniem drobnych zabiegów urologicznych i takich zabiegów inwazyjnych w badaniu, jak cystoskopia, specjalnym cystoskopem, który nie stresuje pacjenta, bo jest to cystoskop włosowaty. W każdym bądź razie nasze usługi urologiczne są już szerokie, a w przyszłości będą jeszcze rozszerzone. Oczywiście będziemy również pobierać, o czym prawdopodobnie już powiedział dr Kisiel, będziemy służyć również diagnostyką w postaci pobierania biopsji cienkoigłowej w przypadku właśnie podejrzenia o raka gruczołu krokowego. Dodam jeszcze tylko, że jeszcze jednym badaniem profilaktycznym, który będziemy stosować, jest oznaczanie antygenu PSA. Jest to antygen charakterystyczny tylko dla gruczołu krokowego i na razie na świecie nie ma czulszej metody, żeby taką ocenę prowadzić. Tam jest określona norma tego antygenu w organizmie człowieka, to jest pobieranie krwi. Określa się tę normę od 0 do 4 nanogramów, w zależności od laboratorium, i to jest norma. Wszystko, co jest powyżej normy, zaczynamy monitoring taki solidniejszy, to znaczy częstszy, czyli badamy pacjenta raz na pół roku albo raz na 3 miesiące, oceniając poziom tego antygenu. Jego wzrost o określoną wartość w tym przedziale czasu wzmaga naszą czujność i proponujemy wtedy biopsję cienkoigłową.